Można powiedzieć, że ten przedmiot, który Wam dzisiaj pokażę, który trafił do sklepu, trafił po ponad 800 dni, czyli ponad 2 lata, no nie, 2 lata temu i e, mamy też e, nowe przedmioty w sklepie. Zaraz wam pokażę co dokładnie mamy w sklepie. E, no i słuchajcie, mamy po pierwsze, no wiadomo, no, te wszystkie paczki. E, no to na pewno wiecie, bo to cały czas jest w sklepie. Mamy marshmallow, e, który no był, był już w sklepie dokładnie, bo bafe również. Słuchajcie, jeszcze przy tym e, pokazywaniu tutaj tego sklepu, koniecznie zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Bardzo wam dziękuję za to. E, no i e, przejdźmy dalej. Mamy tutaj e, DJ Bopa. Tak, tak wygląda ten skinek. Ten skinek już był w sumie bardzo dawno temu. Kolejnie mamy coś takiego. Ogółem to jest sklep sylwestrowy, także tutaj rzeczywiście mamy dużo fajnych przedmiotów. Ko kolejnie mamy taki zbieraczek. Następnie mamy takiego glidera, zobaczcie, sezon czwarty. Wiadomo, to wracało, to jakiś czas temu było nawet w sklepie. Tutaj mamy oczywiście dj -kę. Mega jest ten taniec, no to chyba każdy musi mieć. No jak widzicie ja mam. Zobaczmy dalej, co mamy tutaj dalej. Disco Fever. O, to jest dobre. Du -du 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 -du. Du -ru -du -ru. Dobra, <grym> tutaj mamy, nie wiem jak to przeczytać, tak szczerze wam powiem, nie, ch nie chcę łamać swojego języka, tak wygląda, e lecimy, czyli DJ Pop. E ja jeszcze w ogóle zapomniałem tutaj o kodzie będzie mi bardzo miło, jeśli sprawdzicie, czy macie akty aktywny kodewela w sklepie. E sklep mam po angielsku, dlatego, że musiałem znaleźć tą emotkę pośród tego wielkiego sklepu. Jak widzicie, nie mamy już marvelowych rzeczy. Następnie mamy coś takiego, mega fajny skinek moim zdaniem, e tylko... Jedyne tu, co jest złego, to jest to, że to się cały czas rusza i no fajnie by było jakby to wyłączyli, no nie, tak naprawdę. Zobaczmy dalej, tutaj mamy taki skinek. W ogóle jak się zastanawiacie dlaczego na drugim kanale jest dzisiaj sklep, to mam dla was fajny odcinek, który wpadnie koło dziesiątej prawdopodobnie na głównym kanale. Także śledźcie. Dobra, tak ogólnie wyglądają te skinki. Tu jest kolejny skin. To są wszystko skiny sylwestrowe. No nie, zobaczcie. Mamy mega dużo tańcy. Mega dużo wszystkiego. Tutaj jakieś takie zbieraczki. To już mieliśmy. No i zobaczcie. Znowu tutaj mamy sylwestrowe rzeczy. To kosztuje 1500. Ja nie wiem, kto to kupuje takie skiny. Widzę takie drogie skiny. Cała paczka za 300. Babeczka. No, i jak widzicie, no szkoda, że tych LEDów się nie da wyłączyć, bo to by było fajne. Jakby te LEDy. To jest naprawdę fajny zbieraczek. Mi się podoba. Następnie mamy takie motylki w porządku. Nie wiem, może ja sobie coś dzisiaj kupię, mam zobaczcie, tyle mam faudalców, A może wyślę jakiegoś gifta, czy coś takiego. Sprawdźmy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy, zobaczcie, mamy takie skinki. Pewnie wydaje mi się, że chociaż czekajcie. Będzie, będą jeszcze jakieś skiny sylwestrowe. Jakieś nowe? Wydaje mi się, że chyba nie. Yy, za te 5, co? Co? Ja mam Aha, mam jedną babkę i 1600, tylko kosztuje się 4800? 4 skiny? Tutaj chyba coś się No czekajcie, 5 skinów. O kurczę, to jest chyba dobry. Aha, tutaj mamy ile jest off? Czy 200? No, dla mnie czy 200, ale. Ile by to było? No pewnie 1200 do tego, czyli 2800, no 2000 faudolców. Następnie, o widzicie tu jest 2800 z 6000, ja nie mam pytań, ile skinów nagle jest w paczkach, no fajnie to wszystko wygląda, także tak wyglądają te trzy skinki, no zobaczcie, mega wyprzedaż, 3200 v dolców. nice, tutaj mamy wszystkie po kolei, no tego wam nie będę pokazywać, no bo to jest bez sensu, no widzieliście co dopiero w paczce i słuchajcie, mamy tutaj kolejne wszystkie tańce, ja, ja wam tych tańców nie pokażę, dlatego, że no po prostu nie jestem w stanie tego zrobić, Robić. W sensie mogę Wam pokazać, jak tutaj możecie sobie tam wyobrazić muzykę przy tym wszystkim. Także tak to wygląda. Oczywiście, o, tu jest mega fajne. To jest mega fajne. Mega fajny taniec. Zobaczcie, ja te wszystkie tańce mam. Tutaj coś takiego. Tutaj mamy Hey Now. Coś takiego. No z okazji Sylwestra. No nie z okazji Sylw Sylwestra to tutaj wróciło. Szczerze powiem Wam, że przypomniało mi się, jak jeszcze jakoś półtora roku temu nagrywałem wszystkie sklepy. Pamiętacie to? Były, były takie czasy. Eee, mamy tutaj coś takiego. No, sprawdźmy dalej. Don't start now. W ten sposób to wygląda. The Macarena tak wygląda. Eee, Gangnam Style. No i pełno tutaj. No, zobaczcie coś takiego. Na pewno kojarzycie te wszystkie tańce. Na pewno, jak ktoś was kiedyś wyeliminował, no to wam tańczył nad głową któryś <grytory> z tych tańców. Ale to nie jest wszystko, ponieważ mamy jeszcze coś takiego. Mamy kolejny taniec. Coś takiego. To jest chyba fajne, tylko tak jak mówię, no ja wam nie jestem w stanie wyłączyć, tak jakby, włączyć muzyki, wiecie o co chodzi, także no musicie tutaj sobie obczaić, jakie te tańce są, bim, bam, bom, o to jest mega fajne, ja mam prawie wszystkie te socks. To nie, nie widziałem. Hit It? Nie wiem, co to. Wake Up? To Wake Up było. Dobra, Rafa Wake Up, bo jest pierwsza. 40 w sumie. Mamy tutaj, m, oczywiście, tego skina, którego lubi każdy spoceniec. To jest skin bodajże kamieni. Ka co ja mówię, kawiego. Eee, nie kawiego, przepraszam, setiego. Eee, to jest skinek, w sensie on ma go na miniaturkach. Eee, dobra. Eee, co my mamy dalej? Słuchajcie, mamy tutaj dalej taką lotnię. Eee, to jest na lotnia na 2022. Nie kupujcie tej lotni, w sensie mi się nie podoba, nie wiem jak wam. Ja raczej. Chociaż. Tak może z sentymentu, bo ona może już nigdy nie wrócić. No zobaczcie, Chapter 3, Sezon 1. To może nigdy nie wrócić, nie? Bo po co by to miało wrócić? No nie? Ja? Ej, to to mogą być takie przedmioty, które nigdy nie wrócą. Ale ja tutaj nie wiem. Mogą wrócić kiedyś. E, to jest mega super, więc to polecam kupić bo to jest naprawdę mega fajny plecaczek. E, I taki taniec. Okej. Okay. No fajnie to wszystko wygląda. Eee, dobra, zobaczmy dalej. Czyli tu mamy te trzy rzeczy, które były w tej paczce, czyli po 200, po 400, po 500. No, lotnia najdroższa. Moim zdaniem, lotnia powinna być najtańsza, a najdroższy powinien być ten plecak, tak szczerze. To tak po środku. Następnie mamy Master Minotaura. Eee, czy ktoś ma tego skina? Jeszcze chyba nigdy nie widziałem nikogo. Kto takim skinem yy, gra? tak mm, wygląda tutaj? Yy, kaktusik, fajny skinek. Z Meksykiem mi się kojarzy. O, właśnie, taki odcinek był nagrywany kiedyś. I, o, i właśnie, dobra, widzowie, czekajcie, czekajcie. Tutaj ta emotka, przejdziemy zaraz do niej. Jeszcze wam pokażę, co mamy. To jest to wszystko, co było wczoraj. Tu jest to wszystko, co było wczoraj. Tu jest to wszystko, co było wczoraj. I tu są nowe rzeczy. Ha, mam was, widzowie. To nie jest wszystko. Zobaczcie, jakie mamy skinki. Yy. Mega fajne skiny, mega fajne skiny. Uh, ja coś jestem w szoku, że w ogóle coś takiego dodali. Teraz patrzcie się, tak wygląda. No, wy, wyobraźcie sobie, widzowie, wyobraźcie sobie, tak mi się wydaje, że to będą spocone skiny, ale nie jestem pewny. Wydaje mi się, że jak już to ta babeczka, że tutaj jakiś spocuch będzie podjeżdżał, czyli będziemy, wiemy, będziemy wiedzieć, że przegramy. <laughs> tak to wygląda. Czyli jest białe, e, czarne i czerwone. Tak to wygląda. Um, Ej, nowa babeczka, patrzcie się, napiszcie czy wam się podoba. Ej, ładna! Czyż wam powiem? Nie wiem czy ona kiedyś była. Była kiedyś taka babeczka. I mi się podoba ten skin. Mi się podoba ten skin, słuchajcie, ja tą babeczkę kupuję. Ona jest naprawdę bardzo ładna. Um, tutaj oczywiście ta nasza. Tutaj, no tu już mniej. Ej, tu też mniej i tu też mniej. Te, te dwie babeczki fajne, ta jest moim zdaniem najlepsza. A jeśli chodzi. Uuu ty, no widzowie w każdej paczce jest jakiś fajny skill, skill skin. Yy, tutaj właśnie yy, trzy rzeczy, tak mamy to opisane. Tak wygląda ten Jonsi, fajny, powiem wam, mocny. Ej, to może być mocny skin, to może być mega mocny skin, w sensie mocny skin pod względem tego, że w końcu jest jakiś męski skin grywalny, yy, Tylko to drzewo, ty, ty on na ty gacie, tro o, tu już jest, do no to jest, widzowie, to jest. No potężny, potężny, potężny skinek, ten w czarnym kostiumie. Tutaj sprawdzimy, tak wygląda, tak wygląda, tak wygląda. Aha, czekajcie, prawa ja twarzy nie pokazuje. Tak wygląda, tak wygląda, tak wygląda, tak wygląda i tak wygląda. To jest chyba nowy ziomek, chociaż nie wiem, widzowie, ja już, ja już szczerze wam powiem, że nie wiem. Tutaj mamy mm, właśnie coś takiego, Cobra Kai. O, to jest fajne. Kolejnie mamy coś takiego tutaj. Tutaj, o, tu się tak błyszczy jakoś. Tutaj, jaki znak. W ogóle zobaczcie, ile tu jest współprac, bo to jest chyba współpraca, no nie? Chyba na pewno, widzowie. Także tu są te wszystkie skiny, które są. Ceny też możecie tutaj zobaczyć. Za 300. Naprawdę, wydaje mi się, że dużo fałdolców dzisiaj w sklepie zostawicie. Pamiętajcie, oczywiście, żeby używać kodu Evela w sklepie, mi będzie bardzo miło. No i słuchajcie, na pewno zastanawiacie się, co wróciło po dwóch latach. Po dwóch latach wróciło dokładnie to. Ponad dwóch latach. Czyli coś związanego właśnie z takim, z tymi skinami, które są u góry. Czyli to był fajny, fajny czas na powrót tego wszystkiego. Słuchajcie, w tym sklepie to będzie na tyle.